Także już witajcie, jestem MWDJ, to jest kolejny materiał na moim kanale. A dzisiaj wiem spokojnie, że jestem po raz kolejny w tej samej koszuli, w której byłem w ostatnim odcinku, ale nie chciało mi się przebierać, bo nagrałem ten materiał na zapas. Nie to, że jestem brudasem, ale nagrałem ten materiał na zapas. Muszę mieć wymówkę jakąś. W każdym razie dzisiaj składzik jest do 1,3 miliona końców, ale za to jeżeli to ty chcesz, żebym tobie czekać. O, dobrze, jeżeli to chcesz, żebym tobie złożył składzik, to się tam nada w komentarzu napisz wiadomość z budżetem, z zakładnikami niewymiennymi oraz platformą, na jakiej grasz. I co, myślę, że nie przedłużając, lecimy. No i cóż, dzisiejszy składnik będzie przy formacji 4-3-3 w absolutnie podstawowej wersji. I jest naprawdę bardzo fajny zespół, ponieważ 1,3 miliona końców trzeba za niego zapłacić około na tych obu głównych platformach, bo wiadomo, na PC zawsze jest drożej. W każdym razie na bramce, no zgadnijcie, kto będzie, pewnie stali widzowie już się domyślą. Jest to Mike Manioł, który według mnie jest najlepszym bramkarzem w tej chwili. Jeszcze z kart nie licząc ikon, ponieważ wiadomo, Van der Sar, czy chociażby Petrczek w tej swojej wersji z hełmem, czyli bodajże z medium, jest po prostu dużo lepszy od niego, ale no czołgisty mimo wszystko i chociażby Van der Sar od niego są dużo, dużo drożsi, a Mike Manioł jest po prostu solidnym bramkarzem, który broni solidnie. Na prawej obronie mamy Jesusa Navasa. Jeżeli chodzi o tego zawodnika, to jest naprawdę spoko, z tym, że kuleje u niego siła, bo wytrzymała się naprawdę bardzo, bardzo fajnie, ponieważ na 93, ale za 44 siły. No właśnie, i trzeba dla niego podbić tempo, najlepiej obronę oraz pierwsze, jeśli kotwica tutaj blokuje i myślę, że też, no chociaż nie wiem, czy się opłaca podbijać tą siłę, bo i tak 44, a 54 to jest naprawdę wynik, naprawdę mało co odczuwalne, ponieważ no to i tak będzie suchoklatys, który raczej sobie nie poradzi w starciach z takimi, nie wiem, Tornado Toty, który ma naprawdę niesamowitą siłę i no i przede wszystkim unikalną sylwetkę w samej grze. Ale jest tutaj głównie do skrania, ponieważ na prawej obronie za Liga nie ma po prostu lepszych, alternatyw. Jeżeli chodzi o kolejnego zawodnika, to jest Julesa Koundé. Jeżeli chodzi o tego Julesa, no to oczywiście no, umieścimy tutaj jego wersję Fire, ponieważ jest troszeczkę tańsza. Bo zobaczcie, ma dużo lepszy dribbling niż ta karta właśnie zimowa, nie wiem, chciałbym powiedzieć nie ognista, ale po prostu zimowa. Wygląda no, naprawdę bardzo spoko, grałem nim dużo gra w FIFA 21, ponieważ tam robił naprawdę robotę w tej wersji swojej Road to the Final. 81 zwinności, 84 równowagi, 90 skoczności, nawet 81 siły, to troszeczkę boli, że on nie ma aż tak tej fizyki wyboostowanej. Dlatego też, jeżeli macie końce, to może nie myśleć jego wersji właśnie tą Tutti Honorable, która jest dużo, dużo lepsza, ale też dużo, dużo droższa. W każdym bądź razie, no myślę, że sobie poradzi, ponieważ 84 tempo, 84 przyspieszenie, 84 szybkości biegu, to również robi roboty. Z tym, że no jest troszeczkę niski, bodajże ma 1,78 m, co jak na stopera nie jest najlepszym wynikiem, ale z drugiej strony, skoro Juan Cordoba, czy ten tam, jak on się nazywa, ten obrońca Hero z Serie A, jest takim niesamowitym w tym roku, a ma 1,72 m, to Jules Koundé raczej też powinien sobie poradzić. Jego partnerem będzie Upamecano. Jeżeli chodzi o Upamecano, to jest naprawdę spoko zawodnik, tym razem wersji One to Watch, ponieważ skoro ma się końca na taki składzie, który trzeba znaleźć, dostał się również w środek obrony, ponieważ 86 tempo, 87 gry na sobie, 86 fizyki. Kiedy zobaczymy sobie na jego statystyki, to 74 przyspieszenia, 96 szybkości biegu. Wiem, że to nie jest nadal najlepszy wynik, ale biorąc pod uwagę fakt, że on jest naprawdę no już w miarę szybki, ponieważ 74 przyspieszenia to nie jest aż tak tragiczny wynik jak 70, tak jak na jego zwykłej karcie. W każdym razie tutaj cień dla niego wlatuje koniecznie, musi być 4 gry cień, które budują mu to przyspieszenie co najmniej no, do 84. Wiadomo, testy gry czasami nie działają, ale lepiej jest mieć cień niż go nie mieć. Do tego 93 siły, 64 nawet, 65 nawet zwinności, co nie jest już aż tak złym wynikiem, 72 równowagi. Więc ta karta jest naprawdę spoko, do tego nadal się może upgrade'ować. Jeżeli chodzi o lewą obronę, tej Alfonso Davisa. Jeżeli chodzi o Alfonso Davisa, to jest naprawdę spoko zawodnik, ponieważ zobaczcie sobie na jego statystyki 91 tempo, 84 strzałów, co jak na bocznego obrońcy jest niespotykanym wynikiem, bo tylko karty Toty raczej osiągają takie wyniki na bocznych obrońcach. 86 dribblingu, 79 gdy na sobie 80 fizyki, nawet jego wytrzymałość została bardzo fajnie podbita, ponieważ ma 85 właśnie wytrzymałości. Na swojej podstawowej wersji ma o 6 mniej tej statystyki mniej, do tego 89 zwinności, 86 równowagi. Jakby chcieć, to można nim zagrać nawet na napastniku czy środkiem pomocniku, ponieważ no, na pewno z tymi strzałami tam by sobie poradził. Jeżeli chodzi o kolejnego zawodnika, mamy tutaj, muszę spojrzeć na podgląd, ponieważ mamy tutaj Frankiego de Jonga. Frankie de Jong, który tutaj znajduje się w tej wersji, swojej wersji Inform. 75 tysięcy trzeba z niego zapłacić, 82 tempa, 78 gry, 80 fizyki, 89 dribbling. Natomiast tutaj on będzie do partnera, jako partnera będzie miał również Goreckę. Jeżeli chodzi o Goreckę, to jest naprawdę spoko zawodnik, ponieważ ten gracz no, jest naprawdę bardzo spoko, z tym, że no niestety jego dribbling nie domaga, ponieważ ma strasznie słabo zwinność i równowagę.
w przeciwieństwie do De Jonga, który naprawdę jest niesamowitym driblerem, obaj ocenili na 88, obaj mają 82 tempa, z tym, że De Jong jest takim bardziej, może nie ofensywnym, bo strzałem dużo gorszy, ale wiecie o co chodzi, że troszeczkę inny profil zawodnika, a Goretzka jest takim bardziej defensywnym zawodnikiem, który będzie przedzierał się, znaczy będzie się przypychał z rywalami, bo De Jong z tą siłą raczej nie ma co szukać w starciach fizycznych, ponieważ 76 sił to nie jest najlepszy wynik. No ale ci dwaj pomocnicy jak najbardziej sobie poradzą. Kolejnym zawodnikiem jest ktoś, kto połączy nam tutaj Francję oraz właśnie Bundesligę, czyli Nkunku w swojej wersji 86. To jest tam naprawdę bardzo fajny zawodnik. Czemu wymieniłem tych dwóch zawodników obok siebie, a nie tych trzech, bo mam tutaj trzech środkowych pomocników, ponieważ Nkunku będzie takim typowym ofensywnym pomocnikiem, raczej w formacji 4-2-3-1. To znaczy, no, może nie jest to najlepszy środkowy pomocnik ofensywny, ale raczej w tym składzie będzie raczej występował jako środkowy pomocnik ofensywny w formacji 4-2-3-1. A jeżeli chodzi o formację 4-1-2-1-2-1-2-3-4-3-2-1, to on tam będzie takim środkowym pomocnikiem również bardziej ofensywnym. Budajanki i Goretzka raczej będą się wracali do defensywy. Jeżeli chodzi o prawego skrzydłowego, mamy tutaj Dembele. Jeżeli chodzi o Dembele, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny zawodnik. Dobrze, że dostał tą kartę inform, ponieważ grałem jego zwykłą złotą wersję, już powoli nie miało sensu, a tego wersja Rule Breaker nie jest wystarczająco dobra, ponieważ ma aż o 7 punktów tempa mniej niż ta tego wersja, wiem, że ma plus 6 do strzałów i tak dalej. No, ale mimo wszystko ta wersja inform naprawdę się przydała, ponieważ no, fajnie jest mieć taką kartę w składzie, ponieważ ma 5 na 5 gwiazdek. Tego naprawdę bardzo fajne. Inne statystyki, nawet jego dribbling został fajnie poprawiony, ponieważ masz ponad 90 zwinności, 91 zwinności, 82 równowagi. Jedynym jego widocznym minusem to jest ta wytrzymałość, która wynosi tylko 72. No, ale przy wysokiej intensywności meczu niestety to będzie dosyć odczuwalne, ale w każdym razie tak Dembele powinien sobie poradzić. Jeżeli chodzi o naszego lewego skrzydłowego napastnika, zostawimy sobie na deserek, ponieważ napastnik jest zdecydowanie najlepszym dorszym zawodnikiem w tym składzie. Na lewym skrzydle mam Neymara. A jeżeli chodzi o Neymara, to on tutaj będzie występował jako lewy napastnik, lewo skrzydłowy albo środkowy pomocnik ofensywny, w zależności od formacji. Ponieważ tutaj nie ma co ukrywać, że ten gracz ma 91 tempo, 83 strzałów, no właśnie 83 strzałów. I to tylko sprawia, że ma właśnie 83 wykończenia, co nie jest aż tak złym wynikiem, ale ma tylko 80 siły strzału. Ponieważ to na pewno zabija tą troszeczkę kartę, dlatego dla niego konieczny styl gry to myśliwy, który podmienił tempo oraz strzały, żeby ta siła strzału została jak najbardziej wyboostowana. Oprócz tego 96 zwinności, 84 równowagi, 81 wytrzymałości, naprawdę fajne, bardzo fajne inne statystyki, nawet te podania są również spoko. I on właśnie, on może występować jako środkowy pomocnik ofensywny. Dlatego ma 5 na 5 gwiazdek, więc tutaj cały napad będzie z 5 gwiazdkowców, ponieważ Neymar 5 na 5, Dembele 5 na 5, a nas na napastnik, czyli Mbappé, będzie miał 5 na 4. No i cóż, jeżeli chodzi o tego zawodnika, troszeczkę potaniam, ponieważ wyszła jego karta Team of the Year. Chciałem powiedzieć Team of the Year. Player of the Month. Player of the Month i właśnie, która jest troszeczkę lepsza od tej karty. Ale jeżeli macie chociażby tą kartę niewymienną i chcecie sobie ją ulepszyć, no nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, ponieważ no niedługo i tak wyjdą dużo lepsze karty, znaczy może nie od samego Mbappe, ale na pewno dużo ciekawsze karty, ponieważ granie Mbappe do końca gry to już naprawdę byłoby przesada, ponieważ no, myślę, że to może się znudzić. Ale cóż, jeżeli chodzi o ten składzik, to na pewno jest on przykozacki, ponieważ zobaczcie, mamy tutaj naprawdę zbilansowany środek pola, bardzo fajną obronę, Upamecano troszeczkę takim bardziej klocowaty, Kunde taki bardziej zwinny, ale troszeczkę gorszy, jeżeli chodzi o starcie fizyczne. Jedynym takim naprawdę słabym punktem tego zespołu jest Jesus Navas, który no 44 siły, to mówi samo do siebie. A jeżeli chodzi o formację w samych rzeczy, to najbardziej polecam formację 4-3-2-1, która będzie wyglądała następująco. Właśnie dobrze mi to Kunde rozstawi, ponieważ tutaj Nkunku najbardziej ofensywny będzie, Zajong z Goretzką właśnie tacy defensywnie pracujący do obrony, Neymar właśnie ten dalej z Mbappe na skrzydłach. Jeżeli chodzi o drugą formację tego zespołu, będzie to formacja 4-1-2-1-2, tylko w tej wersji moskiej, nie w tej, bo ta jest mało grywalna niestety. Kiedyś można było nią grać, ale w tej chwili raczej ona jest niegrywalna. Neymar jest po Dembele na napadzie, ponieważ zobaczcie, Dembele również powinien sobie poradzić, ponieważ ma 76 wykończenia, ale za to aż 86 sił strzału. Ewentualnie możecie to zamienić i zrobić coś takiego. No i Goretzka najbardziej defensywny, ponieważ no, tak to musi wyglądać. Nkunku zajmuje ogon na środku pomocy. I ostatnią formacją do tego zespołu będzie formacja 4-2-3-1, gdzie to Mbappe na napadzie, Dembele z Neymarem na skrzydłach oraz Nkunku środkowy pomocnik ofensywny. Także cóż, na dzisiaj to było tyle. Do zobaczenia wkrótce i stąd oczywiście strzeleczka. Trzymajcie się.